Na zarzuty Grzegorza Gordlo, suwalskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedziała dziś Bożena Kamińska, parlamentarzystka Platformy Obywatelskiej i dyrektor suwalskiego ośrodka kultury. Jak informowaliśmy, radny zorganizował konferencję, podczas której zarzucił Bożeni Kamińskiej, posłance i dyrektor suwalskiego ośrodka kultury, że nie dotrzymała obietnicy. Według Grzegorza Gordlo, Bożena Kamińska miała deklarować, że po zdobyciu mandatu parlamentarnego zrzeknie się stanowiska szefa SOK-u, a dotychczas tego nie uczyniła. Dziś Bożena Kamińska podczas swojej konferencji prasowej zaprzeczyła, aby składała taką deklarację. Przypomniała, że łączenie mandatu z funkcją szefa SOK-u jest zgodne z prawem. Zdaniem posłanki głosy wyborców, które uzyskała 25 października, są potwierdzeniem, że dobrze wywiązuje się z obu zadań. Jest to nieprawda, nigdy nie użyłam takiego sformułowania i nie złożyłam takiej deklaracji. Ja wręcz przeciwnie, od swoich zarówno i pracowników Suwalskiego Ośrodka Kultury, jak również swoich wyborców. Nawet miałam głosy takie i prośbę, żebym nie rezygnowała, bo ostatnia moja 4-letnia kadencja, w której łączyłam tą funkcję, potwierdziła, że można pracować zawodowo i również można dobrze wypełniać mandat posła. Ponadto radny krytycznie ocenił skuteczność dyrektor w zakresie pozyskiwania zewnętrznych pieniędzy na działalność SOK-u. W odpowiedzi na ten zarzut Bożena Kamińska podała sumy dofinansowań w tym i ubiegłym roku. To kwoty opiewające na prawie 2 miliony złotych rocznie. Dyrektor zapytała, ile pieniędzy ma zdobyć, aby radny czuł się usatysfakcjonowany. Jaka ma być wysokość pozyskanych środków, żeby pan ją uważał za skuteczną? Chciałabym również, żeby oceniając moją aktywność, moją pracę, móc również odnosić się do skuteczności innych instytucji kultury funkcjonujących w tym mieście. Ja nie wiem, jaka jest skuteczność innych instytucji kultury. Jeżeli ona jest większa, to chciałabym wiedzieć na ile i do kogo mam równać. Jednocześnie Bożena Kamińska wyraziła zdziwienie, że Grzegorz Gordlo jako człowiek Miejskiej Komisji Kultury nie podejmuje z nią bezpośredniej rozmowy o SOK-u, tylko komunikuje swoje opinie na forum mediów. Bardzo spokojnie czekam na to, co będzie się jeszcze tutaj działo i czy pan Gordlo nadal chce utrzymać dialog i współpracę ze mną jako z dyrektorem Suwalskiego Ośrodka Kultury, bo o to mu najbardziej chodzi, jeżeli chodzi o pełnienie funkcji radnego na poziomie właśnie organizacji i kontaktu przez media i przez konferencje. Uważam to za niewłaściwe i nie wiem, czy brak odwagi jest dla pana Grzegorza Gordli, żeby spotkać się ze mną i rzeczowo rozmawiać w każdym temacie. Parlamentarzystka skomentowała też wypowiedź Grzegorza Gordlo, w której zapowiedział rozpoczęcie marszu po władze w Suwałkach. Publicznie podziękowała Bogu, że Grzegorz Gordlo nie wygrał wyborów na prezydenta miasta i wyraziła prośbę, aby to się nie stało. Jako katoliczka chcę wyrazić swoje zdanie, że dzięki Bogu, że pan Grzegorz Gordlo nie został prezydentem miasta Suwałk i daj Boże, żeby nim też nie został.